Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic. W tym odcinku pociągniemy dalej wątek obozu na bagnie, obozu bractwa, kamienia ogniskującego. Zobaczymy, co przyniesie dalsza część. Od razu wyruszamy po ten kamień. Włączę sobie mapę od Iberiona. No tak, wchodzimy na górę i robimy zawijas 90 stopni. I tam na miejscu będzie czekał na nas Neraz, tak? A przy okazji tu się wszystko zrespiło. Także rozprawimy się z tym chodzącym ekspem. Zatem ścierwojad. Krwiopijca, mamy kolejny poziom. Kurczę, szkoda troszkę, że tak szybko zaczęliśmy następny rozdział, nie? Mamy jaszczurkę. Która zostawia nam cztery pazury, spoko. Mogliśmy jeszcze poekspić, ale z drugiej strony to jest Gothic, to nie jest jakaś super trudna gra, nie? Odkujemy się z tymi poziomami na spokojnie. A nawet jeśli nie, to poradzimy sobie i bez tego. Tu coś mamy. Tam są wilki. Mech. Idziemy dalej. Ja może tylko zjem smażone mięso. Nawet dwa. Okej. Jesteśmy gotowi do dalszej podróży. Muszę chyba przestać mówić w liczbie mnogiej. Tak mi się wydaje, że to jest jakoś nie tak, ale naturalnie mi to przychodzi. Tu mamy jednego ścierwojadka. Hyk. Co z tą mapą? Mapa od Iberiona. No, dochodzimy na miejsce. To będzie na plaży, tam z jaszczurami? Czyżby? Czy tu za rogiem? Za tym... rogiem z tej skały. Mhm. Serafis. Twardzień. Jeszcze Serafis. A, mogę przytrzymać i to samo zbiera, spoko. To bardzo wygodne. Piekielniki. A, jest tutaj. Okej. Szkoda, że nie ma tutaj więcej zwierzaków, nie? Zwierzaków, potworków. No dobra, myślicie, że taki nawiedzony kolor jest silny? Zapiszemy może. I zamieńmy z nim słowo. Idź precz! Nie masz tu czego szukać! Szukam kamienia ogniskującego. Obawiam się, że trochę się spóźniłeś. Ja go znalazłem wcześniej. I zamierzam go sobie zatrzymać. Śniący przemówił do mnie ostatniej nocy i uczynił mnie swym arcykapłanem. Oho. Teraz jestem jedynym prawdziwym sługą śniącego. Żadnej straży, żadnych guru. Tylko ja! Giń! O, bez przesady. Zabójca. Kamień z morskiego klifu, to jest to, tak? Co my mamy? Obrażenia 29, to słabsze raczej. Tak, trochę słabsze. Ale fajne, wymagana siła 11, to jest dobre na wcześniejszy etap trochę, nie? Jest. Jeden z pięciu artefaktów użytych przy tworzeniu bariery. Wstawaj, chłopie. Pożałuję! No i co, gra się wysypała. Okej, on jak widzicie poleciał w długą bez słowa. My odzyskaliśmy nasz klejnot, kamień. Jakkolwiek by to nazwać. Czy tu to coś jeszcze ciekawego jest? Zawalona wieża, tak? Ruiny w każdym razie, to nie na teraz. Tu pusty las. Cokolwiek.
No dobra. Możemy chyba wrócić do obozu na bagnie. A, on wrócił tutaj. Da się tu jakoś zsunąć? Ach, my jesteśmy nad Iberionem w tej chwili, dokładnie nad Iberionem. Słuchajcie, spróbuję. Oj nie, to się chyba nie uda. O, ej, jest okej. Ciap. Spoko. Całkiem udany skrót, co? Nyras postradał zmysły. Chce zatrzymać dla siebie kamień ogniskujący i rzucił się na mnie bez ostrzeżenia. To się już więcej nie powtórzy. Po tym cięciu to ja się rzuciłem na niego bez ostrzeżenia. Myślałem, że to się skończyło. Ale nikomu nie mówcie. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. No dobra, zobaczmy, co tu się dzieje. Iberion jeszcze w pełni sił. Siema. Znalazłem kamień. Nyras postradał zmysły, o. Twierdził, że śniący objawił się mu w wizji i wybrał go na swojego jedynego sługę. Potem rzucił się na mnie i próbował mnie zabić. Potęga śniącego jest tak ogromna, że może przywieść nieprzygotowane dusze do szaleństwa. Tylko my, guru, po długich latach medytacji, posiadamy wystarczającą siłę duchową, by móc sprostać wyzwaniu, jakim jest wysłuchanie głosu śniącego. Znalazłem kamień. Świetnie. Oddałeś nam ogromną przysługę. Teraz zanieś kamień Korkalomowi. On będzie wiedział, co z nim zrobić. Chyba należy mi się jakaś nagroda. Jako, że nie należysz do bractwa, postanowiłem cię wynagrodzić. Przyjmij ten amulet jako wyraz mojej wdzięczności. Cóż to za amulet potężny? Amulet. Ochrona przed ogniem 10. Weźmiemy go. Dziękuję. Czyli teraz ten kamień oddajemy Korkalomowi. Spoko. No czemu tu nie ma Korangara? Zawsze to samo. Zagadka, co? Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Myślałem, że to się skończyło już tak. Zobaczymy, co powie Korkalom. Teraz będzie chyba trzeba zbierać wydzielinę z pełzaczy, co? A, Fortuno. Masz dla mnie zioło? Dostałeś już! O! I tak już się zmierzchało powoli. Przyszedłem po zioło. Proszę bardzo! Okej. Jest moja codzienna porcja. Nie, żeby to było nam jakkolwiek potrzebne, nie? Mi, żeby to było mi jakkolwiek potrzebne. Kane. Cześć, jestem tu nowy. Ja jestem Kane, uczeń Korkaloma. Zapewne już o nim słyszałeś, co? Jasne. Zatem wiesz już, że to jest najważniejszy człowiek w tym obozie. Zaraz pojaśnię oświeconym Iberionie. A ty czym się zajmujesz? A ty czy... Pomagam mojemu mistrzowi w pracach nad jego magicznymi wywarami. Głównie z ziela bagiennego i wydzieliny pełzaczy. Swoją drogą mój mistrz pilnie potrzebuje tej wydzieliny. Gdzie mogę zdobyć tę wydzielinę?
Stara kopalnia aż roi się od pełzaczy, ale trzeba umieć pozyskać ich wydzielinę. Mhm. Jeśli poważnie myślisz o walce z pełzaczami, porozmawiaj z którymś ze strażników trudniących się polowaniem na nie, na przykład z Gornadrakiem. On każdego dnia wyrusza z naszego obozu do starej kopalni. O świcie znajdziesz go w pobliżu laboratorium. Trochę znerwicowany, nie? Co możesz jeszcze mi powiedzieć o swoim mistrzu? Jest inny niż pozostali guru. Każdy może się do niego odezwać, ale nikomu nie wolno marnować jego cennego czasu. Super. Korkalomie? Czego chcę? Przysyła mnie Iberion, mam kamień ogniskujący. A, kamień ogniskujący. Nareszcie mogę zbadać magiczną naturę tego artefaktu. Gdybym tylko miał dość wydzieliny. Niech to piekło pochłonie! Wydzieliny? Iberion powiedział, że wynagrodzisz mnie za dostarczenie kamienia. Czyżby? Tak powiedział? No tak, 50 bryłek rudy chyba wystarczy. Trudno, niech będzie. Wydzieliny? Tak. Jak zapewne wiesz, przygotowuję magiczne wywary, które pozwolą nam nawiązać kontakt ze śniącym. No tak. Jednak do tego celu potrzebuję dużych ilości wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. Wiesz, co to są pełzacze, prawda? Tak. To świetnie. Mów dalej. Cóż, jakiś czas temu śniący objawił mi się osobiście i dał mi znak. Dał mi do zrozumienia, że istnieje inny sposób, nie wymagający wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. Okay. I wybrał mnie, bym przekazał komuś jego zalecenia. Nie wypełniasz tego zadania dla mnie. To polecenie samego śniącego. To niemożliwe. Milcz, głupcze. Dał mi do zrozumienia, że wybraliśmy właściwą drogę, ale dysponujemy niewystarczającymi środkami. Oznacza to, że właściwe środki znajdziemy u pełzaczy, ale sama wydzielina z wnętrzności to za mało. Musi być coś jeszcze. Nie przeprowadzaliście żadnych badań na pełzaczach? Oczywiście. Zbadaliśmy kilka martwych pełzaczy, ale wydzielina zdaje się być składowana wyłącznie w ich gruczołach jadowych. To musi być coś innego. Znajdź ich gniazdo, a poznasz odpowiedź. Okej. Okay. Gdzie znajdę te pełzacze? W starej kopalni. Jak należy walczyć z pełzaczami? W kopalni spotkasz kilku naszych strażników, polujących na pełzacze dla ich wydzieliny. Porozmawiaj z Gornawidem, on ci pomoże. Spoko, jak mam odnaleźć gniazdo pełzaczy? To najtrudniejsza część zadania. Nie wiem, gdzie powinieneś szukać, ani czego. Ale śniący wskaże ci drogę w odpowiednim momencie. To ci dopiero pocieszenie. Mhm. No jasne. Widzę, że nie obędzie się bez przelewu krwi. Weź ze sobą te wywary. Nie dostajesz ich ode mnie dlatego, że zależy mi na twoim życiu. Tylko ze względu na rangę zadania. Ludzie zawsze gadają. Zawsze to samo. Do zobaczenia. Oby śniący wskazał ci właściwą drogę. Okej. Korkalom wszystko nam wyjaśnił. Wydzielina pełzaczy. Spróbujemy sobie położyć królową, nie? Ale na to przyjdzie czas w tej chwili. Powinniśmy się przygotować na tą wyprawę. Myślę, że w tym celu powinniśmy wrócić do starego obozu. On tu nie bardzo jest z kim handlować. Ile mamy bryłek w ogóle? 652. No nie najgorzej, nie najgorzej. Od razu wiedział, to nie mój problem. Melvin. Może? Jo. To się chyba nie chcesz wierzyć we... Wychodzimy. Może?
zawsze to samo. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Lester coś? Nie. Niech śnią... Zejdź mi z drogi! Zamknij się, chłopie. Ile mamy smażonego mięsa? Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. 42 sztuki, wiecie co? Mam już dosyć tej pakleniny. Co to ma znaczyć, Bezzi? Takie sprawy załatwiało się inaczej. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Pewnie. Masz patelnię przecież. No. Zawsze to samo. Dobra. Dobra. Posmażyłem kilka kawałków mięsa. Mamy teraz 85. To na jakiś czas powinno wystarczyć. A nie chciałem też tracić za dużo czasu. Lecimy do starego obozu. Zobaczymy, co możemy zrobić dla Beziego. Czy to jest w ogóle... Nie, no możemy dużo lepszą broń nosić. Kwestia, czy dużo lepszą broń znajdziemy. Ma te swoje 30 punktów siły, także to wcale nie jest źle. Może będzie mógł zostać magiem, zaraz zobaczymy. I się przekonamy. Jakby nie patrzeć, dowiedzieliśmy się, co się dzieje w obozie na bagnie. Okej. Tym laskiem jak przejdę, no też będzie w porządku. A może mobków będzie więcej? Tu już widzę kretoszczury i krwiopijce. Powinniśmy podejmować jak największą liczbę bitew, nie? Okej. To co, spróbujemy się z tym cieniostworem? Zobaczmy. Zapiszę sobie. I sprawdzimy, jak to będzie wyglądać. Bezzi. Ogarnij się, chłopie. Oho, nie przebija się, nie? Ała. Nawet krytyk żaden nie wchodzi. Ale zero podniesione. To zawsze będzie zero. Dlatego chodźmy dalej. Tu nic nie ma. Okej. Tu żadnych krwiopijców, wilków, nic nie ma. Dziwne to. Jak nie ma, to nie ma, nie? Koniec jaskini. Można stąd wyskoczyć? Tędy może? O. Super. No i dochodzimy do starego obozu. A, tam jest jakiś wilk. Zgarnijmy go, póki tu jesteśmy, przy okazji. Tutaj. Wilk, krwiopijca, spoko.
kły i skóra wilka. Okej, okay. Tu jest wilk. Tu jest kolejny. Jeszcze jedna z tych przeklętych bestii. Jak pójdziemy tu, to gdzie dojdziemy? Do tego drugiego lasu chyba, co? Do tej drugiej części, tak. A tu tutaj miałem potyczkę z wilkami niefortunną. Spoko. Bezzi, zatrzymaj się. Ale to było dawno temu, nie? Bez kitu, jaka to jest różnica, nie? Pozbierajmy wszystko, co się da. No. I to ja rozumiem. I ostatni. A tamto nie są wilki, to są orkowe psy, nie? I orkowe psy na razie możemy sobie olać. Idziemy do starego obozu. Ale zupełnie inaczej to wygląda teraz. Podoba mi się. Nabrało sensu. To na pewno. Idę jeszcze zobaczyć, czy ten jaszczur tam jest. To jest w tę stronę. Tak, tak, oczywiście. W sumie to i te gobliny moglibyśmy sobie powycinać. A przynajmniej spróbować. Tu jest jaszczurka. Nasz Bezzi potężny już jest. To jest ptaszor. Krwiopijca. Ale dzisiaj to lecimy z ekspem jak szaleni. Idę zobaczyć. Podleczę się trochę. Okej. Zapiszę. I wjeżdżamy w te gobliny. Najlepiej jakoś pojedynczo. Zobaczmy. Okej, okay. Dawać kolejnego. Chodź, szalony. Stój. No i bomba. Trochę go podkarmię.
to jest też do zadania, nie ma co tutaj wchodzić w sumie. Ale tak od brzegu możemy sobie zajrzeć do środka, nie? A wszystko czarne. O, biegną. Hop, hop. No jest ich tu trochę za dużo na konfrontację. Idą dwa. No i spoko. Tak pojedynczo możemy je wyciągać. Kurczę, dobiję level jeszcze. Tu mamy kolejnego. Okej. I co, jeszcze dwa, tak? Do poziomu. To zróbmy to. Leci jeden. I te dwa z tyłu. O kurde. A ja bez zapisu, nie? W długą bez i w długą. Wiej, chłopie. Dobra, chyba tyle. I zostawiamy to tak. Kij z gwoździem, to jest coś warte w ogóle? Chyba nie. 13. Także nie bardzo. Ale co podekspione, to jest nasze. Okej. Wracamy do pierwotnego planu, idziemy do starego obozu. Oczywiście tak bliżej lasu, w razie jak coś zauważę, to oczywiście zabiję. Nic tu nie ma. Wow. Tego się nie spodziewałem. Jest komar. Chciał mnie przechytrzyć, co? Świetnie mu poszło. Jest nasz jaszczur zaginiony. Super. No niestety pogoda się zepsuła. Ale myślę, że się tu odnajdę. Hop. Hop. I mamy stary obóz. Którędy na market? Nie, no nie tędy, tutaj. Jeśli myślisz, że... Teraz wiedziałem, że będą kłopoty. Najlepiej by było się przespać. Myślałem. Od tego może zacznę. Nie, to nie dotyczy. Może się pogoda zmienić. Ej, skrzynka. Musisz uważać na to, co mówisz przy ojcu. O. Od razu wiedziałem, że będę... Mam już dosyć tej... Piwo, talerz, bryłki. Okej. Co dalej? Musimy zagadać z Fiskiem. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Skończ to. Za Gomeza! No jasne, że za Gomeza. Masz hajs, masz. To się już nie powtórzy. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Kij z gwoździem. Dobra, to jest koniec jego możliwości. Zawsze to.
to sam. Ale możemy jeszcze parę wytrychów od niego wziąć, nie? Był czas, kiedy takie sprawy załatwiano. Ile mamy? 24, no też nam nie są aż tak potrzebne, ale... Lepiej się do tego nie mieszać. Chociaż ze 3 wezmę, żeby jemu było łatwiej wydać. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. I co, mam te książki magiczne? Nie dotyczy. Myślałem, że to się skończyło już dawno, że chyba nigdy... Pogadajmy lepiej o czymś innym. Dobra, mi pasuje. Zawsze to samo. Zagomer! Ale nie spojrzałem u niego na bronię. Miecz bojowy najlepszy, no to mam taki. Dobra. Idziemy zdać raport Gomezowi. Nie mój problem. Jak leci? Świetnie. Wyświadczyłeś mi przysługę. Gadka szmatka, co? Zawsze to samo. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Przebijemy się przez obóz. Myślicie, że Graham ma jakieś pieniądze? Sprawdźmy to. Graham. Pewnie masz rację. Halo? Zagomę? Jasne! Nie ma ani grosza. Przykro. Hej, ty! Czego znowu? Pora udowodnić. Marne 10. Do zobaczenia. Trzymaj. No chyba nie. Kiedyś takie... W ogóle nie wchodzi w grę, nie? Płacić mu jeszcze w tym momencie? Jak tam, Diego? Trzymaj się. Torus? Walimy bezpośrednio do Gomeza. A gdzie jest kruk? Przepadł Gomez. Witaj! Pomyślałem, że zdam ci raport. Idź porozmawiać z krukiem. I nigdy więcej nie odzywaj się do mnie bez pozwolenia. O, kurde, panie ważny, przepraszam. Fajnie by było, jakby kruk gdzieś tu był, nie? Lepiej się do tego nie. To się chyba. Arlo i blizna. Może na górze gdzieś jest. Lepiej się do tego nie mieszać. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Ej. Możemy tu wejść. Nie chciałbym być teraz. Co tu będzie? Okej, okay, coś mamy. Są skrzynie. 3 skrzynie. Udało się. O, jakieś zapasy. Ale ile tego jest, nie? No to będzie mogło nam się przydać później do czegoś może. Udało się. Wow, 500 bryłek. 2000. Puchary i sztućce. Rozbiliśmy bank, co? Bank Gomeza.
Ciekawe, co jest w tej ostatniej skrzyni w takim razie. Chwilę to potrwa. Miałem szukać kruka, nie? Dobra, została nam jedna skrzynka. A jeszcze są... Jest wejście na górę, jakaś drabina. Rozszyfrowany. Pyk. Wyszczerbione topory, zardzewiałe miecze. O, lipa. Jakiś żołd. Albo coś takiego. Wywiew z kuchni. Dobra, rzućmy okiem tutaj na górę. Też są jakieś skrzynie. I zaczniemy sobie od tej, ale to już w następnym odcinku. Ja dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska.